dobry. 6 czerwca pozdrawiam Was słowami pierwsze z Księgi Daniela. Jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. I z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału. Okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, oddawajmy cześć Bogu. Potęga Pana nie zdejmuje z nas wszelkiej odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, daje nam siłę, żebyśmy mogli działać. Kiedy przeczytałem dzisiejsze teksty, stwierdziłem, że nie będę nagrywał tego vloga w domu. Stwierdziłem, że wyjdę na podwórko, jest świeżo po deszczu. Ptaki śpiewają, ziemia pachnie przepięknie. Stwierdziłem, że skoro ja mogę się raczyć tymi widokami, to wy możecie również. Proszę bardzo, tutaj z każdej strony jest przepięknie. Słowa z Księgi Daniela, bo na tych najbardziej będę chciał się dzisiaj skupić. To powiem Wam szczerze, słowa, które jakby z takiego pierwszego rzutu wydają się być powiedziane przez samego proroka. Natomiast kiedy przeczyta się cały trzeci rozdział, okazuje się, że to nie powiedział prorok Daniel, ale ktoś zupełnie inny. Ktoś, kogo zupełnie byśmy o to wcześniej nie podejrzewali. Słowa, które są, znaczy wydarzenia, które poprzedzają słowa o wielkich znakach, o potędze i o Królestwie Wiecznym, to wydarzenia z Babilonu, które no, mogły być wydarzeniami tragicznymi, okazały się wydarzeniami cudownymi. Mianowicie król Babilonu podjął taką dość dziwną decyzję, że wybuduje piękny pomnik i każe ludziom się temu pomnikowi kłaniać. No, oczywiście wyobrażamy sobie, dzisiaj ten rozkaz na pewno spotkałby się na pewno z ogólnym hejtem. Natomiast na tamtą chwilę raczej ludzie słuchali się, ale były inne postacie, Szadrach, Meszach i Abednego, to tacy powiedzmy bliscy koledzy Daniela, którzy stwierdzili, że tego nie zrobią. Nie ukłonią się pomnikowi, bo mają Boga, któremu się tylko kłaniać będą. No i w zasadzie niespecjalnie czują to, do czego zmusza ich król. Król w momencie, kiedy wydał dekret, że wszyscy mają kłaniać się pomnikowi, no powiedział, że jeżeli znajdą się osoby, które tego nie zrobią, no zginą spalone w piecu. Jakkolwiek tragicznie to brzmi, król dla Szadracha, Meszacha i Abednego wymyślił jeszcze coś bardziej tragicznego. Mianowicie w momencie, kiedy faktycznie okazało się, że ci trzej nie pokłonili się pomnikowi, no powiedział, że 7 razy bardziej trzeba napalić w piecu. Jakby raz nie wystarczyło. Natomiast jakby przekaz biblijny mówi o tym, że w momencie, kiedy mieli być wrzuceni, to żołnierze, którzy doprowadzali ich do tego pieca, spłonęli. Natomiast, jak pamiętacie być może, ani Szadrach, ani Meszach, ani Abednego nie zginęli w piecu tak mocno nagrzanym. A wydarzyło się więc jeszcze coś bardziej cudownego, bo w tym piecu był z nimi anioł. Do czego zmierzam? Historia oczywiście skończyła się cudownie. Król Babilonu zobaczył, że w ogóle to jest niesamowite, że ludzie przeżyli coś tak trudnego. I wyznał właśnie te słowa, które mówią o tym, że wielkie są znaki Boga i potężne Jego cuda, a Królestwo jest Królestwem Wiecznym. I tak sobie pomyślałem, że co się dzieje w moim życiu takiego, żeby ludzie, kiedy widzą moje życie, kiedy widzą moje decyzje i efekty moich decyzji, to czy są sprowokowani ku temu, żeby mówić właśnie jak piękny, jak wielki jest Bóg, jak wielkie są Jego znaki? No powiem szczerze, być może są jakieś elementy w moim życiu, które być może niektórych by sprowokowały do takiego świadczenia. Natomiast powiem Wam szczerze, że chciałoby się, żeby ludzie, patrząc na ludzi wierzących, mówili, jak wielki jest Bóg, którego oni wierzą, jak fantastyczne rzeczy oni robią, jak fantastyczne rzeczy się dzieją w ich życiu. Natomiast mamy świadomość tego, że nie zawsze tak bywa. I powiem Wam szczerze, dzisiaj spotkałem w pracy takiego niesamowitego człowieka, który ma mi pomóc przy organizowaniu biegu charytatywnego. I zaczęliśmy tak rozmawiać o różnych rzeczach z naszego życia. I wiecie, opowiedział mi taką swoją historię swojego życia i taki jeden element, który po prostu zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Mianowicie to jest żołnierz wojsk specjalnych, który przeszedł całe pasmo Beskidów. To jest tam ponad 500 km w 10 dni. W ogóle to jest niesamowite.
że to jest w ogóle do wykonania. Natomiast nie zrobił tego dla wyczynu sportowego, tylko zrobił to, bo chciał pomóc dwójce dzieci, które są strasznie chore. Zadanie jego było takie, żeby przejść te pasmo, te 500 km w 5 dni, ale w tym czasie cały sztab ludzi pracował na to, żeby zbierać pieniądze, żeby ludzie wpłacali pieniążki właśnie na fundację, która potem przekazała te pieniądze tym dziewczynkom. I wiecie, ja miałem pojechać załatwić swoje i w zasadzie wrócić do domu. Natomiast powiem Wam szczerze, wracałem dzisiaj z Krakowa tak poruszony, tak zachęcony do działania, że są jednak ludzie, którzy właśnie z ogromnych duchowych, religijnych pobudek robią takie rzeczy. I powiem Wam szczerze, że to jest niesamowite, bo myślę, że ten człowiek sprowokował mnie osobiście, do tego, żeby powiedzieć, jak wielkim jest Bóg, jak wielkie są znaki, jak potężne Jego cuda. Bo potrafi dać tak wiele siły człowiekowi, żeby zrobić tyle dobrego dla innych, dla słabszych. Tak więc ja byłem poruszony tym, co on zrobił. Wiem i mam świadomość tego, że Wy w Waszym życiu robicie również fantastyczne rzeczy i Bóg Wam za to zapłać. Dlatego myślę, że nie należy się poddawać, bo w sytuacjach najtrudniejszych, jak się okazuje, Bóg zawsze jest z nami. A jeżeli Jego nie ma bezpośrednio, to wysyła swoich aniołów, którzy wyciągają nas z największych opresji. No i z tego nam wszystkim życzę. Świadomości, że Bóg jest zawsze z nami i wyciągnie nas z każdej opresji. Zostańcie z Bogiem. Czołem.